No, tak jak obiecałem wcześniej, w sumie u mnie to było wcześniej, u was to jest dopiero teraz. Pokazuję masterki runy. No, jak widać tutaj, masterki. Wziąłem oczywiście obrażenia. Kiedyś używałem przebicia pancerza, to też dobry wybór jest, ale tak jakoś wolę teraz z damage'em czy coś. Pancerz oczywiście, jak idziesz na dżunglę, to jest musowe, żeby przeżyć, mniej ci zadawali w ogóle. Odporność na magię taka w sumie dobra nie jest. Jak będziesz chciał sobie coś kupić, to kupisz coś typu Hexdrinker czy jakiś Banshee czy coś. Bardziej wolę, żeby mieć te 5% CDR-a, żeby częściej mieć właśnie spele typu W czy Q. A masterki, chwila. Chwila, bo trochę tego mam. I teraz. Było. Jest. No, czyli tak. Cooldown reduction, większy damage do potworów. To się nawet na linii przydaje. Lepiej last hituje się z początku i tak dalej. No, oczywiście to jest assassin. No, potrzebuje większy damage. Jak ciebie zabiją, to i tak cię zabiją. Też to pomaga przy gankach. No, AD, większy damage. No, wszyscy wiedzą, co to robi. To się w sumie przydaje, bo Kha'Zix na Assassina jest naprawdę wątły i szybko ginie. To jest na niego wspaniałe, nie? Zrezygnowałem z tego AD 5%. W sumie z tym i tym miałbym 5% właśnie. Z tego powodu, że no, o 3% zwiększa obrażenia od zaklęć. Nastakowany, jak autoatakujesz, a właśnie to jest AD caster i dlatego te dwa się przydaje. To jest na odwrót, że zwiększa obrażenie od ataku, jak używasz zaklęć. Jego combo to są właśnie trzy spele, bez ulta to są trzy spele. Masz nastakowane 3% od AD więcej, właśnie damage'a i na dodatek jeszcze to, co spele, no też mają przecież. Jak pokażę później, to 1400 sku wywala, więc co 2 sekundy, więc 3% robi różnicę. Nawet dużą. No i oczywiście co? Regeneracja zdrowia, życie, to każdy bierze. Jak idziesz na linię, to oczywiście to. Jak idziesz do dżungli, to, bo to ci pomaga przeżyć w dżungli. A to, no, pułk od bohatera na linii zmniejsza. Z autoataków przynajmniej. No i to by było na tyle. Zapraszam na dalszą część filmiku. Dzień dobry. Chciałbym właśnie stworzyć poradnik do Kha'Zixa, bo zauważyłem, że niewiele ludzi właśnie gra tym czempionem. A już o poradniku na YouTubie czy czymś innym w ogóle nie ma. No więc jak widać. Postanowiłem to zrobić. Jezus, powtarzam się. Od razu mówię, że to nie jest gra na brązie, bo to jest normalnie goldy i platyny, więc błędy, które tu robią i moi, i tamci, to są błędy, no, lepszych takich graczy, przynajmniej z pozoru. Albo karowanych. Jak widać, my w ogóle mamy utrudnienie. Bo my mamy na bocie Zileana i Yorika. Co jest troll teamem, dosłownie. Tutaj mamy Jinxie, tu jest normalny team, więc my powinniśmy mieć dużo trudniej. Zobaczymy, jak to będzie normalnie. Nie wiem ogólnie, jak to będzie właśnie, czy ludzie wiedzą już na temat podstaw dżungli. No, najlepiej jest zacząć od tej śmiesznej żaby, która daje taką pasywkę podobną do Tormaila, zadającą obrażenia, i pomaga przeżyć w dżungli. Co jest bardzo fajne. Oczywiście smajta nie używam na początku, ale trzeba to zesmajtować, żeby tą pasywkę mieć. Ogólnie teraz dżungla jest dużo bardziej rozmaita i no, dla mnie fajniejsza. No jak widać teraz normalnie buffy są brane. Przyspieszę to trochę.
żeby nie patrzeć na bzdury. Kha'Zix ogólnie jest bardzo dobrym asasynem z bardzo dużym damage'em. Ogólnie najlepiej właśnie jest po skoku, jak się na ganka idzie, to użyć najpierw auto atak, a potem W, żeby slowa nie robić podwójnego, tylko tak, żeby cały czas on wolno leciał. Tak samo jak po ulcie. Po każdym ulcie powinien być przynajmniej jeden autoatak, nie Q, autoatak. Żeby zaaplikować pasywkę, która się odnawia. Tak samo teraz po tych nerfach, bo Kha'Zix naprawdę ucierpiał. Dostał bardzo wiele nerfów. I na Q, chociaż nie wiem, czy to w sumie jest nerf, bo potem jak zobaczycie, z Q będę nawalał 1000 chyba 400, czy ile. Więc to nie jest taki duży nerf. Ale z początku to te Q jest dużo znerfione. Tak samo W zostało teraz znerfione. I leczenie, i damage. To chyba w ostatnim jakimś patchu. Więc ja robię tak, że najpierw maksuję W do tak trzeciego poziomu. A potem postanawiam, że maksuję Q. Ewolucja jest oczywiście Q. No bo tak. W daje tylko większego slowa, pomaga w gankach. Ludzie często, jak grają teraz, to biorą ewolucję W pierwszą. Ale to się nie opłaca. Najlepiej jest Q, bo zwiększa znacząco damage dla izolacji. No właśnie, pingnąłem tu Irelce, żeby też przyszła, bo widziałem. Walczyliśmy o tego krapa. No bo, no i jak zwykle misnąłem pełno razy W, no bo dawno nie grałem tym czempionem. O, proszę bardzo, ładny flash, przynajmniej nie zatrzymał się w miejscu. Ale slow zadziałał, ignite. Sprawdźmy jeszcze. Ucieka z redem, potem z W, slowem, ale nie, ignite. Jesteś już nieżywy. Ha! No tu próbowałem coś tamten, ale flash. Właśnie. Nawet brązy czasami tak nie robią. Dosłownie, nie chcę nikogo obrażać. No spójrzcie, nie? Widział, że Irelia, no niby go dajwowała. Może nie zobaczył życia. Ale weszedł w nas dwóch. Zamiast wejść tędyk, to weszedł w nas dwóch. Nie miał szansy przeżyć. No nie miał, no. To był taki błąd. Flasha spalił. Jedyne co to flasha. Chciałem mu właśnie dżunglę podpierdzielić, ale no niestety mi nie wyszło. Więc taki disrespect w sumie do nikogo, bo nikt tego nie widzi. Myślałem, że tu jest wart. Ale no nie było, bo chodził za mną ten wart. Przeczuwał coś. No i tu postanowiłem, że na początku zbabysytuję właśnie topa, bo taki kill i asysta to na topie, no zobaczycie, potem Irelia będzie dominować przez to, że jej pomogłem właśnie tak mocno. O, jest disrespect. Znowu. Tak samo możecie zobaczyć, że, proszę bardzo, wrzucajcie w komentarzach czy w czymś, że o, zgapiam od Tricka. I w sumie od razu się przyznam. Tak, zgapiam od Tricka. Bo lubię go. Jest śmieszny. Dobrze gra, streamuje. Wszystko jest ok. Kto się nie posiłkuje na jakimś lepszym graczu, czy na jakimś, nie wiem, Mobafire, czy coś. Zawsze czymś gracz się posiłkuje, żeby dowiedzieć się, czy dobrze robi, ale masterki, tak samo jak u Dyrem będę grał i Nasusem, to masterki, najbardziej chyba przy Nasusie będzie widać podobieństwa i u Dyrze właśnie, tym dwóch czempionach, bo Volibearem za bardzo nie gram. Ale, no właśnie, tu będzie reakcja. Łup. 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 Nieżywy. I wolałem właśnie się tędyk wrócić, bo tutaj w sumie Z mógł mi tędyk właśnie wylecieć i skończyłoby się to nieciekawie. Jak właśnie wrócić do tej poprzedniej rozmowy? Tak. Posiłkuję się. Na triku. Czemu by nie?
Zamach bombowy. Dobra, lecimy dalej. Przyspieszę, bo teraz chyba, no, po buffy będę szedł. I tak samo ludzie robią tutaj częsty błąd. Że jak nie chcą użyć smite'a, to nie wardują czy coś. I podchodzi sobie taki, powiedzmy, co wcześniej zwardował taki warwik, na przykład jak w tej grze. Podchodzi. O, tutaj sobie staje i potem, jep, smite. Blue jest jego. Sobie właśnie postanowiłem, że Blue zostawię sobie na to, bo ten buff jest dobry, fajny. I zadaje damage nawet jak ci ludzie... Nawet ludzi nie bijesz, więc czemu by nie, a on jest naprawdę silny. Tutaj właśnie postanowiłem trochę midowi pomóc, no bo ma Z2-0. Jak widać ich team wygrywa. Niedużo, ale wygrywa. Z ma, no sfidowany jest. No ale tu jest, o proszę bardzo, pyk. Nie użyłem skoku. Bo myślałem, że potem go zabijemy, nie? Tu myślałem, że zabiję jego ult, no. Błędy się zdarzają. I co? Przeżył. Potem zobaczycie, że ten Z naprawdę będzie speedowany, bo to u nich chyba był najlepszy. Ale to nie znaczy, że zra... O, miałem flamić Ezreala. Coś tam, jak mogłeś, co zrobiłeś, iść na AFK, no bo tylko on się wkurza i będzie częściej ginął i co, i no i będzie dupa, a nie gra. Najczęściej flamerzy nie dochodzą wyżej niż srebro. W goldzie już jest ich mało, nie? Zazwyczaj to ludzie się tylko wkurzają, jak ktoś idzie AFK albo naprawdę speeduje tak, że ma 0,20 albo 0,100. Spokojne wzięcie buffów. I właśnie, tak jak mówiłem, trzeci poziom i teraz będę maksował Q, no bo to jest największy ten. Postanowiłem właśnie obronić mida. I tak samo z ewolucjami Q, potem oczywiście E, bo zaczynają się teamfighty. I potem ja jestem fanem W bardziej. U, no właśnie, nie dałby rady. Nie wiem, co on kombinował. Ale proszę bardzo, flesza nie ma, musi wracać. Czyżby to było wyzwanie na Drake'a? Czy jeszcze nie? Ogólnie powinniśmy mieć, ale no bot trochę przegrywał i dziwny był. Więc nie. No i jestem fanem W, bo daje większego slowa. Jak ktoś się wysunie, to można go skasować i ci nie ucieknie najprawdopodobniej. I tak samo z buildem. Prześladowca, no bo smite, no slow się przydaje przy gankach. Oczywiście to zależy też od sytuacji, bo na przykład gdybym chciał counter-dżunglować, typu chciałbym jakimś udyrem agresywnie grać na ich dżungli, to wziąłbym ten, co zmniejsza i daje jakiegoś golda i movement speeda, nie wiem, rzadko kiedy tego używam. Jakbym chciał, żeby, nie wiem, żeby ktoś, mają tryndę czy coś, to najprawdopodobniej bym wziął tego, co zmniejsza demy. A jakbym wziął na przykład... Ten, no, pomaga w gankach, naprawdę. Mobility. Ogólnie początkującym... O! No właśnie, tutaj mnie wyczaił. Ma ulta? Ma ulta. Łyp! 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 Mogę jeszcze disrespecta na nim walnąć. Patrzcie, tak się kończy, jak ktoś mnie dajwuje. Tak, o, 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 o. Ma otwartą buzię. Mówi, co ja tu robię? Co ja tu robię? A. U. Dobra, a jak chodzi dalej o itemki, no to... Oczywiście składam ten itemek z przebiciem, damage'em. I cooldown reduction, no bo cooldown to jest AD caster. Nie na damage czy coś, ale AD caster mu się cooldown reduction przydaje. Ten próbował jakieś place'y tu robić. Puf. Shen mu przyszedł pomóc. Ten misnął ulta. Wszystko jest okej. No, spaliłem skok. I zaraz będą wrzuty. O, w tej minucie spalił skok, jak on może robić poradnik do Kha'Zix'a, nawet jak nie ma ich dużo, to jest shit champion, coś tam. A se mówcie co chcecie. Każdemu zdarzą się błędy. Nie ma człowieka bez błędów. I tak samo
dokończę z powrotem myśl, bo o, tu w sumie byliśmy z Irelią trochę zbyt greedy. Niby ich zabiliśmy, ale no niestety zdobyli asysty jeszcze, więc wyszli na lepiej. Okrążyli nas. I tak samo właśnie, bo kurna cały czas coś się dzieje i nie mogę dokończyć myśli. Kha'Zixem oczywiście, ten i ten. Jak ktoś się uprze, to nawet na AP może iść. No on ma jakieś przeciki, co on ma tam na AP? Pasywkę chyba? No i W, ale no tym ludzi nie będziesz zabijał i kasował. Albo zabijała, nie wiem. Ale ogólnie ludziom bardziej bym polecił właśnie zacząć od butów właśnie takich, co pomogą przy dive'y. Tutaj Drake'a za darmo w sumie, bo zwardować nie zwardowali, nic nie przypilnowali. Tak, to jest gold, to nie jest jakaś magia. I co do czego, to właśnie z Ninja Tabi, bo to pomaga przy dive'ach. Zmniejsza damage, tym bardziej jak mają prawie full AD team. Licząc tanka Shena, który damage'a za dużo nie ma, i Warwicka z ultem i Q. Te buty się ogólnie przydają. Tu jak widać postanowiłem sobie o zjeść kraba, o czemu by nie. O, daje. Ludzie tego nie biorą, bo czemu? Najczęściej. A daje warda i przyspieszenie. Ten się za bardzo... O, mnie tu... Tak, to tu. Próbował mnie chyba tak zrobić, żeby mi uciec. Ale ja się nie dałem. I chyba go zabiliśmy. Albo nie, nie wiem, nie pamiętam. Widzicie? Próbował, żebym tu przyszedł, a on próbował się wrócić. Tak samo jest z LeBlancą. I tu jest właśnie podobnie. Tu będzie walka 1 na 1. Ja mam dwa levele niżej. W goldzie to wygląda, no nieciekawie, 4000, 4800. No jest, ma więcej golda i w ogóle. I ludzie często niepoprawnie używają tego ulta śmiesznego Kha'Zixa. Niby znikać tylko, ale nie może mnie sfokusować, nic mi nie może zrobić. Nic. W sumie bym wygrał z nim. Wygrałbym z nim nawet bez tego ulta, więc... Byłoby ok, bo ja bym potem uwalnął pasywkę i Q. No i raczej by się nie pozbierał. Jest też minus taki, że killa nie dostałem. No. Tutaj o, proszę bardzo, przeżyłem. W wystarczająco ten trzeci poziom leczy. Jeszcze itemka na dżunglę daje regenerację. Co ja kupiłem? Pikaxa. Pikaxa. Ciekawe co składam. Oczywiście, że... No, nawet nie było co pokazywać, bo zginął od razu. Pikax jest potrzebny, no, oczywiście, do Kora. W każdym buildzie powtarzają się trzy itemki. Reszta jest twoim w sumie wyborem, ale Kha'Zix jest, no, znowu disrespect. Pokazać brak szacunku to jest naprawdę coś. W każdym buildzie powtarzają się trzy itemki, czyli Tasak, Last Whisper, no ta się dała złapać, a jednak nie, spalił flash. Cicho, zobaczmy jeszcze raz. Makila. Zatrzymał się chwilowo, myśli co zrobił. Właśnie Hydra jest po to, żeby zadać mi największy burst, bo niby można kupić inny itemek z lifestealem, niby można nawet lifesteala nie robić, ale skaczesz W, Hydra i nie ma całej farmy, a o damage'u nie wspomnę, to jest podobnie. No tu postanowiłem, że ucieknę sobie, bo nie było sensu walczyć z nim, tym bardziej jak nie mam many. Hydra właśnie, Tasak i Last Whisper to jest core jego. Jak to już się ma, to jest dobrze. No plus jakaś itemka na dżunglę, inwencją się można wykazać. O, ewolucja skoku właśnie, jak mówiłem. Można się inwencją... tak samo... Nie wiem, ja jestem takim... O, postanowił... Nie, jeszcze nie.
Ogólnie ja jestem fanem właśnie butów na armor i Hexlinkera, no bo to pomaga przeżyć. Daje tego shielda. No, tu. All in. I co? Puf. Zrobił taki błąd, że wieża go walnęła. Bo tak to by przeżył. No niestety. Gówniana wieża niestety mnie nie uratowała swoją tarczą. I skończyłem leżąc. Ale zabrałem go ze sobą. Ale że jest, nie wiem, dziwnym czempionem i po śmierci chowa się w swojej gównianej plamie, to nie możemy na niego spojrzeć, pośmiać się z niego czy coś. Bo jest gówniany. Dobra, lecimy dalej. Warwick zabrał mi Blue? Co? Ona zabrała Blue. W sumie na jeden pies wyszło, nie? Ale zabrał mi Blue. Z czego Kha'Zix jest bardzo monoszerną postacią. I postanowił zjeść mojego kraba. Nie, to mój krab. I mój Drake. Ogólnie pierwszy buff. Coś mu nie wyszło. Nie pokona z moim smite'em. Ale i tak to nie było warto. Bo to był nasz drugi buff, tak? Tak. Tak, drugi buff. Ogólnie niby pierwszy jest najważniejszy moim zdaniem. Ogólnie piąty jest najważniejszy, ale pierwszy jest najważniejszy, bo najwięcej daje, ale w early game on gówno daje, więc jak ktoś straci na początku tego Drake'a, to nie powinien płakać czy coś. Tym bardziej, że teraz Golda nie daje. Jak widać, tu się walka toczy. Postanowili all in wejść. Pomyłka, on wyszedł all in. O, proszę bardzo. Lag. No, ja tutaj postanowiłem wejść. Puf, mam ewolucję skoku. Zabiję wszystkich. A może nie? O, ze. Nie mam szansy, po co dajwować, po co marnować życie, jak można okazać brak szacunku i spuszczać fuera. Co nie? Co nie? Puf. Klep. Za bardzo się wysunęła. I to jest następny błąd. Nawet nie tylko w niższych dywizjach, ale w wyższych też je często robią, że jak trzech sobie puszuje wieżę, to myślą, że ta wieża ma taki wielki damage, że ktoś, jak ktoś się wysunie chociażby tutaj, to nie pofatyguje się, żeby go zabić. Czemu go nie zabić? A tu zabiłem Blue, żeby mieć timer. Lekki free. O, tutaj właśnie postanowiłem kraba następnego zjeść. Darmowy krab. No i do. I oczywiście Reda. Seryjny zabójca. Następnego zabił. I patrzcie na bot. Tak się kończą najczęściej troll gry, jak ktoś nie umie grać. 5000, 4000, a mamy po 7-8 tysięcy. Tak. Przez to, że dałem jej killa i asystę. Ona teraz w grze króluje, dosłownie, króluje. Więc warto dawać kille, albo przynajmniej asysty. A nie po prostu zabiję szybciej, to mi nie ukradnie killa. To jest myślenie na poziomie brąza. Staty się nie liczą, tylko to, co się w grze dzieje. No, jak widać, Z praktycznie z nią na równi jest, więc jest źle. Tu chyba po farmę szedłem, to przyspieszę. Easy temek kupiłem, no jak widać, hydrę już dokończyłem. O! Warwick na mnie, jak widać, się tu kampił. A ja postanowiłem pushować. Bo widziałem ich trochę na midzie. Tak patrzyłem na minimapę. Chciałem przeskoczyć ten dyk, ale no niestety ult. I Red mnie dobił. Dwa trupy w drużynie fioletowej. Jak widać, nic nowego na pewno się nie dowiedzieliście o buildzie, bo widać, idę w te trzy podstawowe itemki. Bo one czynią z niego prawdziwego zabójcę. Ewentualnie można zbudować hydrę i nie wiem, powiedzmy Last Whisper, a resztę w tanka. I na topie takie coś praktykowałem kiedyś i też dobrze wychodzi. Nie ma może takiego dużego damage'a, jakby miał, ale dzięki temu może inicjować świetne teamfighty.
No. O, o, o. Puf. Nie ma. Jo, zobaczymy coś jeszcze. Ciu, ciu, ciu. Idziemy stąd. No, teraz buffy biorę. I właśnie to jest bardzo zabezpieczające, żeby Warwick mi znowu nie zabrał blue. Bo chciałem zostawić smite'a na tego buffa. O, i tutaj. O, taka spina nam idzie, jest 2 na 4. Postanowiłem im pomóc. Chciałem się zakampić i kogoś zabić, ale niestety mnie zobaczyli na tym wardzie. Puf, znowu mi na MW. O, ja wspaniały. Wilki, ble, ble. Oni tutaj, o, spina, proszę bardzo. Zilean przynajmniej coś robi w tej grze, ale Yorick to nic. Był niby tankiem, ale nie szedł jako pierwszy zazwyczaj. Nawet nie chciał nam turetów blokować. Nie wiem, czego się bał, jak później miał 200 armora. No, postanowiłem. Tu jest mój błąd, nie? Powiedziałem, że tu jest spina i oni zaczęli walczyć. Ale bardzo chciałem tego Drake'a. Oni tutaj weszli 3 w 5, nie wiem czemu. Potem Irelia przyszła coś sprzątać. Potem postanowiłem, że coś wejdę, może kogoś zabiję. O, o, u, u. Nie, tylko flesza spaliłem. Mój błąd. Patrzcie, Warwick mnie goni. On ma pół życia. Maku. Kuj, autoataki, nie żyje. Ja uciekam. Czemu się nie poddam? Coś tam. Bo mam cooldown, no już prawie skończony, bo za późno spauzowałem. Czekałem na TW, żeby się uleczyć i porządnie go piznąć. Że tak powiem źle. I tak na spowolnieniu, patrzcie. Puf. Puf. Pasywka. Pasywka, W i Q nie żyje. I uciekam bezpiecznie. Bo tych bym już raczej nie pokonał. I wyszło nawet 3 za 2. Not bad. Wieża fioletowej drużyny została zniszczona. Niestety straciliśmy wieżę, nie zdążyłem. Tutaj nie wiem, chyba brakowało mi hajsu czy coś i się nudziłem i sobie tak latałem. Jak widać, kupiłem sobie Hex Drinkera, tak jak chyba wcześniej wspominałem. To jestem fanem tego itemu, no bo daje Magic Resista. Daje Magic Resista, daje Damage'a, daje pasywkę wspaniałą. A jak widać było... Jak było widać, to Warwick lubi mnie ultować, no bo czemu nie? I to jest następny błąd, jakie robią, nie wiem, niższe dywizje. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na bocie. Pięć na bocie. Widzicie? Pięć. Tu mamy Ezreala. Tu mamy mnie. No i co, że dwóch nie żyje? Tu mamy Irelię. Więc ja zacząłem pingać jak szalony. Czy powinniśmy zrobić barona? Bo zazwyczaj, nawet w Goldzie, ludzie dopiero po 35 minucie robią barona. Czemu? On nie jest taki bardzo mocny czy coś, jak zaraz zobaczycie. Można go zrobić nawet w 20 minucie. Tylko trzeba po prostu patrzeć na minimapę, wszyscy są na bocie. Jak we trzech go będziemy robić, nawet we dwóch dalibyśmy radę, to nie zdążą przyjść, żeby go ukraść. To jest darmowy hajs, darmowy buff i ten nowy darmowy buff dla minionów. Lepszy push. Czemu z tego nie skorzystać? Do dzieła. I pingałem, jak widać, jak szalony. Ona tutaj z tą farmą, ale w końcu jak zacząłem dalej pingać, to w końcu się przyznała. Ezreal, co on robi? Nie wiem. Chodzi. Boom. Jeszcze mam izolację właśnie. Dragon i Baron ma izolację. Więc ma się dodatkowy damage, który no nie jest mały. Chwila. Z 900 damage'a za każde Q waliłem mu, więc... No, i tu prawie umarłem, ale daliśmy radę. Mamy barona. Oni nie mają... To jest gold i platyny. Nie mają warda na baronie.
O tej minucie. Można go za darmo zrobić, jak cię nikt nie przyuważy gdzieś. Puf. Jeszcze nie wiedzą, co się stało. Widzą tylko Irelię. Chcą ją zabić. Nie wiedzą, że nawet barona nie ma. No niestety ona mogła wrócić, albo nie wiem, gdzieś indziej nie mogła się tak wychylać. Tym bardziej, że nikogo na minimapie, na midzie byli, a Shen miał teleporta, nie? To jest bliziutko. Dlatego na bocie ważne jest, żeby... Ważne, w sumie niby na midzie ludzie mówią ważne, bo najszybciej się dostaniesz, ale jak bota spuszujesz i muszą defować bota, to najdalej jest na barona. Więc fajnie jest, żeby bot został spuszowany. Trzeba myśleć strategicznie. Ci znowu jakiś no backdoors. Nie powinienem ich obrażać, ale no oni zazwyczaj backdoorowali i ginęli. A to była ta akcja. Zilean zrobi tu cudne rzeczy. Bum. Puścił na Zileana ulta. Puf. Zmartwychwstaje. Teraz ten puścił ulta, nie? Jorik puścił ulta. On myślał, nie wiem, ucieknę im, ucieknę. Ja żyję. O, spowolnij im. O, ucieknę. Ale fajnie. Dobra, puszczę bombkę i ucieknę. Ucieknę, ucieknę. U. Tak uciekłeś, że jesteś pod jej spódnicą. Kama 8925. Gratuluję. Jorik dalej uciekał. Ogólnie pingałem mu, że możemy ich zabić, bo ich dwóch tu jest. Bo reszta poszła na mida. Więc postanowił mi w końcu pomóc. Wiedziałem, że tu rekaluje. Chciałem by go nie zabić. Niestety to był tank i trochę się go ubijało. Ale damage jest naprawdę zacny. Push, push. Dalej push. Swardować. U. Buffa wziąć oczywiście, który się może przydać. O, kraba. Naprawdę, ludzie tych krabów praktycznie nie biorą. O. Ktoś tu chyba był. Ktoś tu był, zareagował, zobaczymy. Zobaczymy go. Jest. U. Nie ma. Pół życia sku, prawie. Pół życia sku. Na izolacji to jest 700 plus 380. 1100. Po tych nerfach Kha'Zix nie ma damage'a. Co 2 sekundy. Nie ma damage'a. Kampiliśmy tutaj i w końcu nas ktoś okrył, niestety. Ale o, proszę bardzo. Boom, boom. Stun. Następny stun. Trochę tych stunów. Boom, boom. Odeszłem, żeby Zileanowi nie dać killa, bo to słabiak. Boom, boom. No, zginąłem, ale proszę bardzo. Dwa trupy w drużynie fioletowej. Wszystko jest wyczyszczone. A tutaj? Kto tu leży? Kto tu leży? Warwick, no. Przejdź się po korpusach swoich towarzyszy. Cicho. I tu zrobił błąd w sumie. Bo pierwszy buff dałby, bo nie mają jeszcze żadnego dragona, dałby im dużo, mógł sobie... Ludzie mówią, że to nie praktycznie, ale ogólnie na tej poziomie gry mógł zaryzykować i zabrać tego dragona. Tym bardziej, że ja nie żyłem. Mógł zrobić tak. Drużyna została zniszczona. Postawić tu warda, zultować najbliższego, potem zabrać smajtem dragona i sfleszować się tu. I by miał dragona i by przeżył. Najprawdopodobniej, chyba żeby zlamił. No, ci tutaj znowu coś praktykują. Ezreal nie grał najgorzej, chociaż ludzie zazwyczaj jak... Bo Zed się speedował najbardziej. Ludzie zazwyczaj jakby speedowali Zeda, mówi: o, nup, nup, nup. Idź awknie. Czy coś tam. Co byłoby głupotą, bo on by się wkurzał, częściej ginął, potem poszedłby naprawdę awk. Flamerzy po prostu psują grę. A tu mamy następnych trupów. Trupa. O, a tu nie trupa. Puf!
O, Blue jest. Właśnie takie wybuchy śmieszne w podstawowej skórce, też takie śmieszne wybuchy. O, idą na dragona. Nie ma dragona. Niespodziewanka. Te wybuchy pokazują, czy coś jest za ścianą, nie? Przydaje się to, jak nie chcesz marnować skoku, żeby patrzeć, czy tam jest Blue. A tu co? Ja postanowiłem backdoorsy robić, bo oni są wszyscy tutaj. Ale jak widać, odpierają ich. No niestety już trochę wygrywamy. I też zrobiłem następny błąd. Niby te wieże się nie regenerują już, więc niby zyskałem pół towera, nie? Ale mam skok. No, miałem flesza i skok. I nie uciekłem. A wiedziałem, że z nim nie wygram, no bo on mnie lubi ultować. Z tym. Spokojnie mnie zabije i z tym. Tym bardziej, że ma 44 staki. O. Gwiazd pełną parą, ale nie zabije jeszcze. Ja, przecież to był free kill, nie? Walnąłby dwa autoataki, może by miał coś. No. Ale proszę bardzo. Mamy następny objective. No niestety niepotrzebnie na to czekali. No i właśnie za 20 sekund Baron. Patrzcie. Baron nie jest wardowany. Trzech żyje. Oni na pewno by się nie... Warda... To nie jest ich warda. Ale co oni robią? Walczą. 3 na 5. Czemu by nie? O, macie killa. Brawo. Cicho, cicho. Za szybko chyba ult Zileana. Proszę bardzo. A nie, jednak. Zginęło akurat jak się skończył. I proszę bardzo. 3 za 2. Nie, 4 za 2. Czemu by nie? A to był darmowy baron. Darmowy baron. Ale postanowiłem, bo wiedziałem, że oni pewnie barona będą chcieli, bo u nas pełno nie żyje, to zabiłem kraba. Oni wiedzieli, że tu zabity krab jest. Ten pomyślał. Plejsy. Ten puf, pomyślał. Nie widać go. Ona popsułaś im życie, koleżanko. Widziałem cię tu. Oj, cię widziałem. Niby widać. Chwila. To była moja mapa. Wiem tego śmiesznego kraba. I chyba tam Zeda mogło trochę. Coś widać było. Ale. Widać niby, że bum bum, ale to dlatego pewnie, że nas pytajcie. Patrz. Cię. O. Bum. Widać cię. Bum. Bum. Czyścimy. Bum. Bum. I to jest Free Baron. I dwa kile. A tym bardziej, że nie mieli tu Warda i nie wiedzieli, że ja się tu ukrywam. Free Baron. Czemu by nie? No, i jak mówiłem, Warwick lubi mnie ultować. Puści na mnie ulta, bo myślał, że umrę. Ale nie. I właśnie z tym itemką na dżunglę, hydrą i w powinno się przeżyć nawet z takim... O! Biegnie, walczy o swoje życie. Uratowałeś mnie, kolego. W sumie mnie uratował, ale... Gdyby się nie cofnął, to by przeżył. Ale się cofnął. Trudno. Buffy. Czemu by nie? Kwestia itemów, no. Last Whisper, te sprawy, to co mówiłem wcześniej. Czekać, czekać, czekać. Czekać, bo zapędzi. Reset skoków to jest to, co lubię po prostu w Kha'Zixie. No. Tak jak mówiłem.
trzy ewolucje. Puf, sprzątanie. Tu zrobiłem błąd, powinienem tu skoczyć. Tak to bym jeszcze kogoś zabił. Puf. Puf. Zabrałeś mi pętę, kolego. Jak mogłeś? Miałem 4000 więcej. Jak mogłeś? No i teraz ludzie często też tak samo nie puszują, no bo po co? Zrobimy sobie dżunglę, pójdziemy sobie na zdrowe, pójdziemy na coś jeszcze. Ale możemy zdobyć ją inhibitor. Jaki damage. I pingałem im tutaj. No bo ma, tak jak mówiłem wcześniej, 200 armoru i boi się tankować tego laser śmierci. To jest laser śmierci tylko dla mnie. Więc czemu on go nie chce tankować? Byśmy rozwalili tą wieżę, tym bardziej. Ja mam 445. Razem z tym apekiem byśmy dali radę, ale nie. Boi się, tam pisał, że się boi, że go wieża zabije. Ja udrę spokojnie, nawet jak mam 150 armoru, to pomagam drużynie, nawet soluję te zwykłe towery. No, nie miałem tu w ogóle czego szukać. Za mało HP miałem, żeby się wbić i coś pomóc im. No, i jak widać, Mortilius dokończyłem. Last Whisper, Tasak. Już praktycznie. O, i mobility zmieniłem. Teraz albo poprzednio, nie wiem, może nie zauważyłem. Na Ninja Tabi, no bo już mi presja na łapie. Z tym movement speedem nie jest potrzebna, tak jak. No, tak jak. Przeżycie od Zeda, który jest sfidowany i mocny. No tam buffy biorę, oni tutaj puszują. Tego już by nie było, gdyby nie Yorick. Ale trudno się mówi. To już jest wygrana gra, chyba żebyśmy Ace'a jakimś cudem złapali. Rzadko kiedy tak gry się odwracają. No tu się nic nie. Tu sobie podpierdzielam mu dżunglę. No, zabiłem sobie Zeda, bo chciał uciec. O! Warwick znowu mnie ultuje. Boom! Boom! Ej! Wracaj tu. Uważała się za cwaną. Taka jest cwana, o, patrzcie. Rekt. Aż serduszko jej z włosów się ułożyło. Jakie gridole, nie? Fleszują stąd. Nie, to nie byłem ja. Ja. Chwila. Flesza mam. No. To już jest praktycznie koniec, bo tylko jeden żyje. Możemy go nawet zdajwować, nic się nie. O, boom, boom. 500 AD. 500 AD. 500. Chwila. Zatrzymajmy to. Jak coś jest odizolowane, to 1424 damage'a z Q. 600 prawie z W. 300 z E. Przecież to jest nieduży damage. Nie, on nie ma damage'a. On tak został znerfiony, że nie opłaca się nim grać. Oj nie. Oj nie. Jeszcze z pasywki zapomniałem, że jakiś tam, nie wiem, 180 czy jakaś tam mała liczba jest po autoataku. I tak samo ludzie często robią tak, że skokiem. Skokiem zadam damage, to szybciej zabiję. Nie, skok ma być na ewentualną ucieczkę. Albo na następnego killa czy coś, jak nie jesteś pewny, tym bardziej, że zabijesz. To zadaje tylko prawie 300 damage'a. To zadaje 1400 co 2 sekundy z moim CDR-em, który miałem, czyli no... 10...
20 i z runkami i masterkami to jest 30. No ale nawet co 3 sekundy, 1400 damage'a co 3 sekundy. Po co skok za 300? Lepiej sobie zostawić go. Ogólnie runki i masterki, których używam, pokażę właśnie przed wideo najprawdopodobniej. Miałem powiedzieć to na samym początku, ale jakoś zapomniałem. Jestem zmęczony, jest późno, wiadomo. Ogólnie właśnie planuję też dodać parę filmików typu jakiś podstawowy do Nasusa, Udyra, bo to są moje mainy. Czemu by nie? Może do Dariusa się chapnę, bo też dobrze nim gram w miarę. Nie wiem, może jakieś montaże będę robił. Na razie mam plan do poradników, żeby ludzie po prostu nauczyli się grać i żeby nawet w normalach czy w czymś po prostu gra była naprawdę przyjemna, a nie od razu troll, nie wiem, jakieś flesze w miejscu czy coś. Będę starał się po prostu ludzi nauczyć tej gry oraz oraz po prostu no nauczyć, co jest ważne i podstaw postaci w sumie ode mnie. O Kha'Zixie, nie wiem, jakieś podstawy build się nauczyliście, coś tam, nie wiem, czym się posiłkować, jak to robić, coś tam, z czym też się to je, to są w sumie podstawy. Żeby nauczyć się grać postacią, to nie trzeba po prostu oglądać filmików i twierdzić się, że będzie się potem prosem, tylko po prostu próbować, sam uczyć się postacią. Kha'Zix w teamfightach no musi ogarnąć, kiedy wskoczyć, coś tam, dobrze użyć tego ulta, oczywiście jakieś dodżowanie podstawowe. Dobra, przeciągam. Dobra, dziękuję za oglądanie, do widzenia i życzę samych przyjemności na solo queue, jak jest możliwe. Jeszcze raz, do widzenia.